Siemano widzowie, poprzedni odcinek skończyłem dokładnie w tym miejscu i jestem mega wkurzony, bo nie wiem do czego jest ta mapa, którą znaleźliśmy. Ja nazywam się Klucz, zaprowadziła nas do beznadziejnego miejsca, beznadziejnego skarbu i totalnie nie wiem o co chodzi. Ale jesteśmy tutaj, zaraz będę musiał wrócić z powrotem na tą świątynię, nie wiem, będę to kombinować, aczkolwiek szczerze mówiąc jestem bardzo zniechęcony. Rozwalam to drewno tylko i wyłącznie po to, żeby chciałem zrobić skrzynkę w sumie, ale w sumie to nie wiem po co mieć skrzynkę, ja się stąd zaraz wynoszę. Ale zrobię skrzynkę, bo ja chyba tu zostawię po prostu rzeczy, których ja nie chcę, bo trochę tych rzeczy mam, a bez sensu jest totalnie to wszystko ze sobą taszczyć. Więc czego ja się tu mogę pozbyć? Węgiel mam w domu, tą mapę nie potrzebuję. Ta mapa, jeszcze ją zostawię, może się przyda. Te strzały zostawię, też mam strzał w domu sporo. Szarcia to ja mam 40 tych, dobra, tego nie biorę, złota nie biorę. To w ogóle możemy zamienić na to i tak zrobić. No proszę mnie nie strzelać, to zostawię. To mi nie da spokoju. Dobra, tu. Tu tamtego niszczymy, idę się przespać. Widzowie, nie wiem nic na temat tego klucza. Nie wiem o co chodzi, biorę to wszystko, wracam chyba z powrotem na Palionowo. Jeszcze przejdę koło tej całej, jak to się nazywa, tej świątyni, ale no, nie łudzę się na to, że cokolwiek ważnego znajdziemy, nie? Więc wydaje mi się, że tak powiem porażka. Aczkolwiek musimy znaleźć jakoś te kryształy, przecież bez tego nie uratujemy Steve'a w ogóle. To jest jakaś tragedia, dobra, lecę w tamtą stronę. Oczywiście widzowie, no jakby ja to nagrywam od razu, następny odcinek, bo już tamten był dosyć długi. I co, i ja poproszę was na starcie o to, żebyście zostawili łapki w górę i zasubskrybowali kanał. Tu wam się wyświetla, prawda, fajna animacja. No bo po prostu ja jestem smutny, ja jestem w tym momencie smutny, bo ja liczyłem, że odkryję coś przełomowego. A nie odkryłem nic, dodatkowo jestem chory. Nic mi się nie udaje, jak jestem chory, nie? Smutno mi jest strasznie. Dobrze, jestem już pod tą świątynią i... No i co? No i nie wiem, idziemy się tam rozejrzeć jeszcze na chwilę. Ale szczerze mówiąc, no nie nastawiam się na jakieś sukcesy. Czekajcie, rozwalmy to i teraz... Czy ja dam radę polecieć? O, polecimy, dobra. Wlećmy sobie tutaj na górę. Czy to tutaj było właśnie to miejsce, w którym ja szukałem? To chyba tak, chyba tutaj to było właśnie z tej strony. Więc zejdźmy... Nie tu. Ej, co tam? Aha, dobra, myślałem, że to jest coś innego. Dobra, wejdźmy tutaj, to było tu? To było tu, dobra, wejdźmy tu do środka. I jeszcze raz, o nie, co ty się tu zrobiłeś? Co to proszę tutaj stąd się wynieść, że tak ujmę. Dobra, przeanalizujmy sobie jeszcze raz tą książkę. Bo wydaje mi się, że może coś przeoczyłem. Legenda ta prawdą, co uczy powoli, by być cierpliwym, nie dać się złej woli. Dobra, wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu nie jestem cierpliwy. Dobra, uspokójmy się. Jestem cierpliwy, nie daję się złej woli, jest kurczę git. Na północnym wschodzie, dziś zatopiony, kiedyś na falach pływał szalony. Chodziło o statek, znaleźliśmy mapę, która nazywa się Klucz. W nim skarby małe, średnie i duże. Faktycznie były trzy skarby, ponieważ były te takie największe gówno, były żelazo i emeraldy. No i znaleźliśmy w sumie mapę, która prowadziła nas do większego skarbu, czyli w sumie były trzy. Małe i duże, lecz najważniejsze skrywa jak burze. No i nie wiem o co chodzi, tu chodzi, czyli jeszcze coś skrywa, czego ja nie zauważyłem? Czekajcie, no przyjrzyjmy się tej mapie. Mapa... No nie wiem co skrywa, no bo po prostu jest X na mapie, nie? Nie wiem, dobra, dalej przeczytajmy. Jak burze, szukajcie więc światła w ciemnym tunelu. Chociaż nie wraca z ciemności wielu. To jest bez sensu. To co szukacie pod nosem macie. Okej, czyli jakby to jaki rym jest, szukacie macie. To co szukacie pod nosem macie. Czyli chyba chodzi po prostu o to, że jakby że co? Że jakby, że jest to tu jakby? Nie wiem, nie rozumiem. Więc nadaremno dalej szukacie. Dziś pełne barwy, a gdy się spełni, świat czarno-biały jak księżyc w pełni. Raczej ja to muszę... Czy ja to muszę jakby podczas... Nie no, nie mogę tu być w ciągu nocy, przecież było powiedziane, że nie mogę. Więc jak księżyc w pełni? Ej, dobra, nie rozumiem tego, o co tu chodzi? Świat czarno-biały jak księżyc w pełni. Dziś pełne barwy, a gdy się spełni. Czyli coś ma się wydarzyć? Nie wiem, dobra, trzecie. Kluczem są świece w czerwieni krwistej. Co trzeba zrobić, to oczywiste. Znaleźć to, co pozornie jest tylko drogą. Tylko wybrani znaleźć to mogą. Chodzi o te świece? O co chodzi z tymi świecami? Co mi te świece dają? Nie rozgasiłem świece. No, rozgaszę drugą. No nie, to chyba nie o to chodzi. Ej, dobra, co ja zrobiłem w tym momencie? Zgasiłem te świece, one były tu światłem. Ja nie mam nadzieję, że to nie było potrzebne do tego, żeby to zrobić. Nawet nie mam czym tego odpalić. Wreszcie raz, kluczem są świece w czerwieni krwistej. Co trzeba zrobić, to oczywiste. Znaleźć to, co pozornie jest tylko drogą, tylko wybrani znaleźć to mogą. Nie wiem, jestem za głupi?
jeszcze sobie wypadłem. Dobra, wiecie co, czekajcie, ja się zastanowię, a w tym czasie sobie po prostu podlecę tutaj gdzieś obok, spróbuję znaleźć krzemień i... Nie, mi się skończą fajerwerki zaraz. Tam będzie krzemień. I znajdziemy jeszcze... I żelazo mam, dobra, to potrzebujemy tylko ten krzemień, dobra, to ogarnijmy to, odpalimy te świece, może one są ważne. Może o coś chodzi z nimi, może one muszą się palić, wiecie o co chodzi. Więc spróbujemy sobie to zrobić, rozwalmy tutaj tak, że... No proszę, daj mi go szybko, nie chcę tutaj spędzić pół dnia. No proszę! Nie będę, oczywiście będę kopał wieki. Nie ma problemu, możemy sobie kopać, nie? Będzie fajnie, ja lubię. Ja lubię bardzo kopać sobie, żwir, jest super. Naprawdę, szansa na wykopanie tego jest żadna. Prawda, no nie wykopiesz tego, to jest niemożliwe. No proszę, ej! No dobra, w końcu. Już myślałem, że się nie doczekam, nie? Lecimy do góry tak, żeby jak najmniej zużyć tych fajerwerek, robimy to. Będę musiał za 10 fajerwerek dolecieć do domu, nie? No będzie ciekawie. Dobra, odpalmy te świece tam, dolećmy sobie tu jakoś, damy radę, proszę. Dobra, damy radę, tu dolecieliśmy. Dobra, świetnie, i teraz jeszcze tam. Lecimy tu. Dobra, przelecę, dam radę, sobie lekko po schodach wejdę, jest git, udało się. Dobra, jesteśmy tutaj, zużyłem tylko jedną fajerwerkę, jest dobrze. Odpalmy te świece, bo tu o nich jest jakaś zagadka. Kluczem są świece w czerwieni krwistej. Kluczem są świece. Co, ja coś dopisałem? Nie. Czekajcie, bo ja coś tu klikam. Kluczem są świece w czerwieni krwistej. No to chodzi o te świece na bank! Co trzeba zrobić, to... No właśnie, to nie jest takie oczywiste. Znajdź to, co pozornie jest tylko drogą, tylko... Wiem! Mapa! Mapa nazywa się klucz! A pozornie jest tylko drogą. Co jest grane? Jaka przekmina! Ej, dobra, i co, ja to mam tu gdzieś dać? Nie, to się nie dzieje naprawdę, ty. Kluczem są świece i... Dobra, rozumiem, mamy... Dobra, kolejna część zagadki, jest git. Dobra, wir prowadzi głębiej. Ja nie wiem, ja się poddaję, za dużo jest tych zagadek jak dla mnie. Wir prowadzi głębiej, szczerze, ja już mam dosyć tych zagadek, naprawdę, ja już nie wiem, jaki wir? Skąd ja mam tu znaleźć wir jakiś, kurczę, w tym Minecrafcie? Nie wiem, o co chodzi z wirem, dajcie mi święty spokój. Nie wiem, o co chodzi, widzowie, nie wiem, jak macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać, no bo ja już, nie wiem, naprawdę, przysięgam, no jeśli chodzi o te wiry, wszystkie jakieś, znaczy wir, boże, zagadki, ja już nie wiem, wir na wodzie? Nie wiem, mi się wydaje, że to nie chodzi o wir, to może być jakieś, nie wiem, graffiti na przykład, o! Czy to wygląda jak wir? W sumie trochę to wygląda jak wir, ej, czy... Albo nie wiem, albo to wygląda jak wir? Nie, no to chyba nie. Nie wiem, co wygląda jak wir, no są tu jakieś graffiti, które... To wygląda jak wir? Nie, nie wiem, co wygląda jak wir, szczerze mówiąc. Ej, nie, ja się chyba poddaję. Bo to jest wiele takich rzeczy, to nie chodziło, to będzie jakaś jedna unikalna rzecz. Albo może przy tym portalu coś wygląda jak wir? Nie wiem, szczerze mówiąc, wir, to jest takie, wiecie, takie już, to musi jakby iść i tak się zmniejszać coraz, o nie, slownessa mi dałaś, ty kurde, niemiła kobieto. Ty, no co, no odbiłem strzały? Daj mi święty spokój. No nie, goni mnie. Kurde, ale ci zaraz wygrzmocę, no i pa, leżysz i stękasz. Co ja mam? Ile mam trucizny? 10 sekund. Kurde, jak ja nienawidzę tych wiedźm. Dlaczego ona się akurat tu zrespiła? Co ona tu broni? Nie wiem, ja to nie mogę wrócić, że mnie te moby biją wszystkie. Mam dosyć. Nie, wracam na palionowo chyba. Bo... O kurcze! To wygląda jak wir. Takie, wiecie, tak zamyka się. Widzicie to? Wygląda jak wir. A tu jest jakieś pęknięte w ogóle. Ja jedyny taki blok. Czekajcie. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Co jest? To miejsce jest przeklęte. Gdy wejdziesz, źle się stanie. Aha. Wchodzimy, widzowie, czy nie wchodzimy? Czekaj, zamykać to za sobą, nie zamykać? Nie wiem, szczerze mówiąc. Czekajcie, co to jest za książka? A, to mam z tym... To prowadzi głębiej, dobra. To zostanie... Dobra, nie muruję tego za sobą. To miejsce jest przeklęte, gdy wejdziesz, źle się stanie. Dobra, wydaje mi się, że to może być... no i tak zaryzykuję, nie? Tu jest jakaś skrzynka pusta.
Dobra, tutaj. Czy to chodzi o to miejsce? To jest to straszne miejsce? Tak średnio bym powiedział. Tu nic nie ma. Dobra, o, tu jest zejście na dół. Dobra. O kurde, to jest ciemno, dobra, to mi się przyda ta pota chyba. Chyba ją wypijemy. Bo nic nie widzę, wypijamy potę. Wypijamy potę, teraz będziemy widzieć więcej. Dobra. Co to jest za miejsce? O kurde, tam jest jakiś spad na dół, dobra, ja nie wiem, czy ja tu chcę iść, czy ja tu w ogóle wrócę? Czekajcie, tutaj jest woda do góry, dobra. Dobra, muszę sprawdzić, czy ja tu w ogóle dam radę. O, nie! Co to jest za miejsce? Przepraszam bardzo. Dobra, to jest jakiś cave w ogóle, wpadliśmy tu cave'a jakiegoś. Ja nie mogę, jak tu są podziemia, co tu się wyprawia. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale idziemy za lampami. Może lampy nas do kogoś zaprowadzą. Aha, tu się kończą lampy, okej. A tu są lampy. Ej, dobra, bez sensu, kurczę, gdzie mam iść? Nie, te lampy chyba donikąd prowadzą. Ej, dobra, nie, no ja się jakoś popłaczę chyba, nie? Czego ja tu mam szukać? Dlaczego tu jest jakieś zejście? O, tu coś może? Nie, chyba nie. Tu? No wyjdź stąd! Dobra, wyszliśmy, dobra, tu. Weźmy. Tutaj. Tu pod wodę. O, może, o. Brzmi to jak sukces, ty. Dokądś to może nas zaprowadzić. Jezu, ile tu jest korytarzy. Nie, no to mi braknie powietrza, mi tlenu braknie. Ty. Nie, wypływam. O kurde, ale mam lipę. Dobra, nabieramy powietrza. Dobra, jest git. Zjedzmy sobie, bo kurczę, tutaj jest cienko. Dobra, wydaje mi się, coś może tu być w tych miejscach. Wydaje mi się, coś tutaj, to jesteśmy chyba na dobrym tropie. Tutaj nic nie ma. Tutaj stąd przypłynęliśmy, tak? Stąd przypłynęliśmy? Tak. Czekajcie, jeszcze nabiorę sobie tego powietrza. Ja nie mogę, co to się tu wyprawia? Dobra, schodzimy na dół i płyniemy tu, jak najszybciej. Idziemy inną odnogę znaleźć. Tutaj. Polećmy sobie tu od razu na lewo. Dokąd nas to zaprowadzi? Tutaj nic nie widzę, co by nam się przydało. O nie, tu można wypłynąć. Dobra, o! A nie, dobra, to jest to, wejście w tą jaskinię znowu. To nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj też nie. Dobra, wypłyńmy sobie stąd. Wypłyńmy sobie i jeszcze raz wbijmy się może tam. O, a tu? Nie, tutaj też nic nie ma. Ej, dobra, ja nie wiem, czego ja tu mam szukać w ogóle. Ty wchodzę do jakiejś jaskini w ogóle bez tego, bez sensu. Czekajcie, jeszcze, dobra, jeszcze jedną rzecz sprawdzę, bo tutaj jeszcze jednej odnogi nie sprawdziłem, więc trzeba ją sprawdzić, bo mi to spokoju nie da. Muszę wiedzieć, czy coś tutaj jest, czy czegoś tutaj nie ma, czy dobrze szukam, czy niedobrze szukam. Tutaj. To jest to miejsce. Halo, dokąd to... Nie no, tu nic nie ma. Dobra, to jestem oszukany, tutaj nic nie ma. A myślałem, że te tunele już do kogoś mnie zaprowadzą, a okazuje się, że to jest jeden wielki fake. Dobra, więc fajnie. Co jest? Tu nie ma... Dobra, jeszcze dalej? Ja gubię się w tym miejscu, ja nie mogę, przeraża mnie to miejsce. Dobra, wypłyńmy stąd, czyli krótko mówiąc, nic nie ma. No nie, no znalazłem jakiś... Kurde, zostaw mnie. No nie, no ile tych mobów tu jest. Dobra, nie, to jest jakaś tragedia. To jest jakaś tragedia, zostawcie mnie. Tu jest coś, o kurcze. Dobra, tu są jakieś... No, dobra, tu jest bezpiecznie. Jest skrzynka jakaś, nie pułapka. Dobra. Mamy to! Ej, znaleźliśmy trzy kryształy wymiaru. Yo. Dobra, jest dobrze. Jest wręcz, bym powiedział, że wybitnie, nie? Dobra, wychodzę stąd jak najszybciej. Mamy trzy kryształy wymiaru. Potrzebujemy ich 16, 4 załadowaliśmy, ja przenoszę teraz 3 do 4, to mamy 7, czyli już jesteśmy prawie w połowie. Brakuje nam jednego, żeby być w połowie. Patrz, jeszcze udało mi się tu wyjść. Dobra, jestem mistrzem. Jestem po prostu szefem, nie? Dobra, wychodzimy stąd. To miejsce jest przeklęte. Nie wiem, co tu się stało takiego przeklętego, ale ja przeżyłem, więc chyba nie jest przeklęte. Dobra, wychodzimy stąd, wracamy z powrotem na Palionowo, nie? Zostawiam te kryształy, bo nie chcę ich tam od razu ładować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle je tam ładować. Ja muszę to przegadać z resztą osób na Palionowie, więc wracam z powrotem na Palionowo. No a z wami, widzowie, widzimy się następnego dnia. Zobaczymy, co do czego nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że reszta też znalazła kryształy wymiaru. Jeśli tak, może uratujemy Steve'a.